Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Witam serdecznie i zapraszam na główne wydanie informacji. Projekt Nowej Solidarności Rafała Trzaskowskiego wciąż leży w martwym punkcie. Z kolei ruch Szymona Hołowni małymi krokami idzie do przodu. Czy oba ruchy będą miały szansę zaistnieć na scenie politycznej? Eksperci nie rokują im większych sukcesów. Jeszcze w kampanii prezydenckiej Szymon Hołownia i Rafał Trzaskowski zapowiadali powstanie nowych ruchów społecznych. Ich celem miała być zmiana Polski na lepszą. I o ile Szymon Hołownia dotrzymał słowa, jego ruch Polska 2050 rozpoczął swoją działalność pod koniec sierpnia, tak ruch Rafała Trzaskowskiego wciąż stoi pod dużym znakiem zapytania, mówi specjalista do spraw mediów Mariusz Sieraczkiewicz. Tego pomysłu Rafała Trzaskowskiego raczej się już nic nie urodzi. I tutaj tak naprawdę kolejna awaria Czajki tylko mu pomogła, bo moim zdaniem nie miał żadnego przepisu na powołanie tego ruchu. Zdaniem Szymona Hołowni Rafał Trzaskowski to człowiek z potencjałem i sporymi sukcesami politycznymi, ale za długo buduje swój ruch. Jeżeli miałbym mu coś z dobrego serca naprawdę radzić, to powinien się zdecydować. Czy chce być wiceprzewodniczącym Platformy, prezydentem Miasta Stołecznego Warszawy, czy liderem nowego ruchu Nowa Solidarność? Piastowanie urzędu prezydenta Warszawy najwyraźniej jest najbliższe sercu Rafała Trzaskowskiego. Obecnie angażuje się on w zachętę warszawiaków do głosowania nad projektami w ramach miejskiego budżetu obywatelskiego. Wystarczy naprawdę kilka chwil, żeby osobiście współdecydować o tym, jak zmieni się Warszawa czy wasze najbliższe sąsiedztwo. Wchodzicie na stronę, wybieracie projekty, które najbardziej się wam podobają, najpierw dzielnicowe, a potem ogólnomiejskie i już. Pytanie, czy zarówno działający ruch Szymona Hołowni, jak i zapowiadany Rafała Trzaskowskiego staną się nową jakością, czy jedynie przyciągnięciem do siebie osób, które już w polityce były. W ocenie socjologa Grzegorza Wińskiego ani ruch Trzaskowskiego, ani ruch Hołowni nie są żadną nową jakością. To jest raczej skierowanie pewnego punktu zwrotnego, wytyczenie pewnego wektora, szczególnie dla tych ludzi młodych, którzy być może po raz pierwszy brali udział w głosowaniu właśnie w wyborach prezydenckich, teraz stworzenie dla nich pewnego rodzaju alternatywy w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Tworzenie takiej machiny, jaką jest nowy ruch polityczno-społeczny, jest długotrwałe i trudne, zaznacza poseł Konfederacji Krzysztof Bosak. To, że pojawiają się wśród nich karierowicze, ambicjonerzy, ludzie wyrzuceni z innych partii, bardzo trudno jest taką rzeszę nowych ludzi, także poczciwych aktywistów, którzy wchodzą dopiero w życie społeczne czy polityczne, przekształcić w zorganizowaną maszynę polityczno-społeczną i stworzyć z nich prawdziwych liderów. Szymon Hołownia nieco ambitniej niż Rafał Trzaskowski podchodzi do tworzenia swojego ruchu i przyciąga do siebie pierwszych polityków. Z lewicy odeszła poseł Hanna Gill-Piątek i zasiliła szeregi ruchu Polska 2050. Bardzo wiele osób, które na mnie głosowało, dołączyło do jego ekipy lub po prostu oddało w wyborach prezydenckich na niego głos. Dlatego postanowiłam iść dokładnie tam, gdzie poszli moi wyborcy. Możliwe, że Szymon Hołownia nie poprzestanie na jednej posłance. Poseł Magdalena Biejat z Lewicy pytana, czy nie obawia się kolejnych odejść jej partyjnych kolegów z Lewicy do ruchu Hołowni, uważa, że takiej obawy nie ma. Nie, nie obawiamy się go. My w tej chwili, tak jak mówiłam, zajmujemy się przede wszystkim pójściem do przodu, przygotowywaniem nowej odsłony naszego programu pogłębionej. Pytanie, czy ruchy Polska 2050 i Nowa Solidarność, o ile ten drugi powstanie, przetrwają do kolejnych wyborów, mówi wicemarszałek Sejmu Koalicji Polskiej Piotr Zgorzelski. Te ruchy moim zdaniem coraz bardziej będą wygasały, bo czy to się komuś podoba, czy nie, politykę robi się w Sejmie, a nie poza nim. Najbliższe wybory parlamentarne odbędą się w 2023 roku. Rafał Trzaskowski w nocnym klubie namawia DJ-a do zmiany muzyki, zwracając się do niego słowami: to moje miasto. Czy urzędujący prezydent Warszawy i kandydat na prezydenta Polski nadużył swojego autorytetu? Politycy opozycji nie mają w tej sprawie wątpliwości. Sobotnia impreza w jednym z warszawskich klubów, mimo pandemii koronawirusa i mimo pełnionego urzędu, w taki sposób prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski próbował namówić DJ-a do zmiany muzyki. Moje miasto, weź troszeczkę pod uwagę, puść odrobinę funk na chwilę, bo tu wszyscy chcą nam zrobić krzywdę.
Trzaskowski miał być uczestnikiem imprezy urodzinowej. Jego zachowaniem oburzeni są inni politycy. Jan Śpiewak napisał na Twitterze, że prezydent Warszawy wykorzystuje swój wizerunek do walki z muzyką na imprezie, zamiast na przykład do walki ze smogiem czy drogimi mieszkaniami. W żartobliwym tonie do sytuacji odniósł się poseł Robert Winnicki. Zanim zostałem mężem, ojcem i posłem, dosyć często bawiłem się na różnych imprezach klubowych. Dlatego podpowiadam, panie prezydencie, łatwiej zmienić lokal, niż przez kilka godzin maltretować DJ-a, żeby on, ona się zmienił. W trakcie rozmowy z DJ-em Rafał Trzaskowski miał być bez maseczki. Założył ją dopiero, gdy ktoś zwrócił na to uwagę. Powstanie program pomocy dla wsi, w których były PGR-y, zapowiedział go dziś premier Mateusz Morawiecki w trakcie ogólnopolskiego święta Wdzięczni Polskiej Wsi w Bralinie koło Kępna. Rolnictwo to kluczowa gałąź polskiej gospodarki, dlatego tak ważne jest wsparcie gospodarzy. O tym w swoim liście dożynkowym do rolników pisze premier Mateusz Morawiecki. Dodatkowe środki, które w lipcu z sukcesem wynegocjowaliśmy na szczycie Rady Europejskiej, przeznaczymy zwłaszcza na rozwój lokalnego przetwórstwa i lokalnych rynków rolnych, tak aby rolnicy, zwłaszcza z gospodarstw rodzinnych, mogli blisko i korzystnie sprzedawać swoje wyroby. Zyskają na tym nie tylko rolnicy, ale również polskie rodziny, które otrzymają lokalną, świeżą i zdrową żywność od lokalnych producentów. Premier zapowiedział, że od najbliższego roku ruszy program wsparcia dla wsi, w których były PGR-y. Chodzi o to, by wyrównać szanse mieszkańców wiosek dotkniętych niesprawiedliwością polskiej transformacji. Zdalnie czy stacjonarnie? Uczelnie wyższe decydują o tym, w jakiej formie prowadzone będą zajęcia w nadchodzącym roku akademickim. Ruszyły szkoły, teraz czas na uniwersytety. W październiku naukę rozpoczną studenci, ale jej forma może być zróżnicowana. Uniwersytet przyjął 3 takie możliwe formy. Jest to forma zajęć zdalnych z częścią stacjonarnych z częścią zdalnych i totalnie zdalnych. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stawia na naukę zdalną, jeśli tylko jest to możliwe, bo jak słusznie zauważają przedstawiciele Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, charakter niektórych zajęć wymaga obecności. Wszystkie wykłady będą się odbywały online. Te zajęcia, których nie jesteśmy w stanie ze względu na praktykę i na wymogi STCW czy wymogi praktyk morskich. Te zajęcia będą się odbywały blokowo, stacjonarnie. Bo przecież praktyki na statku muszą odbyć się na miejscu, a te są stałym elementem w ramach zajęć na Wydziale Nawigacji. Częściowo obecni będą musieli być również studenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na niektórych warsztatach, zajęcia terenowych czy zajęciach laboratoryjnych, no bo trudno sobie wyobrazić na przykład w Instytucie Chemii zajęcia laboratoryjne prowadzone online. Choć wydawać by się mogło, że dzięki nauce zdalnej studenci mogliby na przykład ograniczyć koszty związane z najmem akademika czy mieszkania, to jednak wielu z nich krytycznie patrzy na dominującą formę zdalnych zajęć teoretycznych na uczelniach wyższych. Wydaje mi się, przynajmniej dla mnie, w trybie zdalnym jest troszkę ciężej o tą motywację. Mówi Sebastian, student informatyki. Podobnego zdania jest Emilia, która nie wyobraża sobie zajęć na kierunku położnictwo w formie zdalnej. W moim przypadku nauczanie zdalne nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ moja praca wymaga umiejętności pracy z ludźmi, którą mogę zdobyć jedynie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem. Zajęcia stacjonarne prowadzone będą w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Wciąż trwa nabór na takie kierunki jak dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, informatyka oraz informatyka medialna. Poprawność polityczna wchodzi do kin i nie chodzi o zwykły film, ale o ideologię, która narzuca twórcom zaangażowanie do produkcji konkretnych osób, najlepiej pochodzących z mniejszości narodowych lub homoseksualnych. Już za kilka lat będzie to warunkiem, aby otrzymać najpopularniejszą nagrodę filmową Oscara. Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej opracowała nowe standardy współczesnego kina. Oscary tylko dla filmów z kobietami, mniejszościami narodowymi i osobami LGBTQ+. Że właściwie nagród Oscara nie powinno się już przyznawać, jeśli nie będą przyznawane żeńskie wersje, tak zwane Oscarki.
Ewentualnie proponowałbym także nie przyznawać Oscarów w kolorze złotym, ponieważ jest to znaczące i nie muszę tego rozwijać. Oscary muszą mieć wszystkie możliwe kolory, z pewnością biały, żółty i czarny. Sprawa, choć wygląda na komedię, przypomina horror. I to z dawnych lat. Był taki nakaz odgórny od władzy, wtedy komunistycznej, że każdy teatr ma w swoim repertuarze mieć sztukę radziecką. Wspomina aktorka Halina Łabonarska. Okazuje się, że to nie głębia intelektualna i wartości artystyczne mają stanowić kryteria oceny dzieł sztuki, ale ideologia gender. To jest właśnie uderzenie w to, co jest podstawą tworzenia, nie wiem, teatru, filmu, każdej sztuki. Bo teraz to nie talent aktorski będzie ważny przy obsadzaniu ról, ale pochodzenie, płeć lub orientacja seksualna aktora. To jest jaskrawy dowód, jak zdeprawowana i zdegenerowana mniejszość podporządkowuje sobie normalną większość i bezczelnie domaga się od niej traktowania na specjalnych warunkach. Mówiła na antenie Radia Maryja krytyk teatralny Temida Stankiewicz-Podchorecka. Za nowymi standardami stoją wielkie pieniądze i cały system powiązań, mówi socjolog dr Mirosław Boruta. Mechanizmy, które na pewne rzeczy nam wkrótce być może nie pozwolą. Ja myślę, że warto się przed tym bronić. Wytyczne dotyczą nie tylko aktorów, ale także ekip filmowych, agencji PR-owych oraz dystrybutorów. Film, który będzie chciał zawalczyć o Oscara, będzie musiał spełnić wytyczne w przynajmniej dwóch grupach zawodowych zaangażowanych w produkcję. Nowe zasady będą wprowadzane od 2022 roku. W Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto koło Warszawy odbyły się uroczystości odpustowe. W tym roku zbiegły się one setną rocznicą powstania Zgromadzenia Sióstr Loretanek. Uroczystej Eucharystii w Loretto przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce. Ksiądz arcybiskup podkreślał, że tegoroczna uroczystość łączy się z dziękczynieniem za 100 lat działalności apostolskiej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, które założył błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski. Dziękujemy siostrom Loretankom za ich pracę, aby przyjrzeć wszystkim za apostolstwo słowem drukowanym. Siostry Loretanki wydają wiele książek i pism. To m.in. miesięczniki takie jak Anioł Stróż i Różaniec. Siostry Loretanki współpracują ze zgromadzeniami, m.in. ze Zgromadzeniem Najświętszego Odkupiciela. Posługują m.in. w centrali Radia Maryja w Chicago. Podczas dzisiejszej uroczystości ksiądz arcybiskup Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce, przekazał pozdrowienie od Ojca Świętego Franciszka. Zanieście do swoich domów i wspólnot serdeczne pozdrowienie od papieża Franciszka, który niestrudzenie powierzył się modlitwom wiernych. Zanieście przesłanie o Matce Jezusa, która jest zawsze naszą wspomodzicielką. Matka Generalna Zgromadzenia Sióstr Loretanek, siostra Aniceta Borowska, skierowała specjalne podziękowania do wiernych, kapłanów, a także nuncjusza apostolskiego w Polsce. Dziś radość sióstr Loretanek jest bardzo wielka, bo u początku zgromadzenia stał nuncjusz apostolski Achilles Ratti, który wraz z błogosławionym dziś już księdzem Ignacym Kłopotowskim omawiał charyzmat i strój loretanek. A dziś, na świętowanie stulecia zgromadzenia, mamy to szczęście, że pośród nas jest ksiądz arcybiskup nuncjusz Salvatore. Po zakończonej mszy świętej ksiądz arcybiskup Salvatore Pennacchio otworzył jubileuszową wystawę. W Zawadzie świętowano setną rocznicę koronacji łaskami słynącego obrazu Matki Boskiej. Mszy świętej przewodniczyli biskup Tarnowski, ksiądz biskup Andrzej Jesz oraz metropolita krakowski senior ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Dziś na tym miejscu dziękujemy Bogu za to, co dokonało się w Zawadzie 100 lat temu, 8 września 1920 roku. Na schronie Maryi i Syna
został nałożony, nałożona została korona. On jest królem wszechświata, dlatego należy się mu korona. Ona zaś jest matką króla, a więc przysługuje jej tytuł królowej. Dlatego jej także należą się złota korona. Pod hasłem Budujmy więzi rozpoczyna się Tydzień Wychowania. Organizują go już po raz 10. Komisja Wychowania Katolickiego, Konferencja Episkopatu Polski, a także Rada Szkół Katolickich. Budujmy więzi to hasło tegorocznego Tygodnia Wychowania. Człowiek koniecznie potrzebuje relacji, nie potrafi inaczej żyć, bo tak został stworzony przez Pana Boga. A więc w wychowaniu najważniejsze są relacje. Mówił ksiądz dr Jan Uchwat z Gdańskiego Seminarium Duchownego. Tydzień Wychowania ma podkreślić rolę wychowania, którego celem jest integralny rozwój człowieka. Hasło Budujmy więzi nawiązuje do nauczania świętego Jana Pawła II o człowieku oraz potrzeby relacji z Bogiem i ludźmi. Wychowanie bez miłości jest niemożliwe. Tak właśnie mówił święty Jan Paweł II, że każda roślina, drzewo potrzebuje koniecznie korzeni, i dla nas tymi korzeniami jest miłość. Tymi korzeniami są relacje międzyludzkie. Dzisiaj obecność świętego Jana Pawła II, jak i wielu innych świętych oraz autorytetów moralnych, jest konieczna w kształtowaniu postaw u młodego pokolenia. Wychowanie dotyczy całego człowieka, a więc fundamentalne stają się relacje. Ostatnie badania międzynarodowe potwierdzają, że tam, gdzie są dobre relacje, wyniki edukacyjne, wychowawcze są znacznie lepsze. Co więcej, tam gdzie nauczyciele są zadowoleni ze swojej pracy, tam osiągają lepsze wyniki edukacyjne, wychowawcze. W procesie wychowania chodzi przede wszystkim o prawidłowe budowanie więzi rodzinnych i rówieśniczych. Jak zaznacza socjolog dr Jerzy Żurko, dobre wychowanie jest wtedy, kiedy człowiek żyje dla innych i daje coś z siebie. To na przykład posługa w wolontariacie. Młody człowiek, biorąc udział w jakichś działaniach wolontariackich, on jednocześnie buduje się osobowościowo, buduje swoje człowieczeństwo najzwykle w świecie. Wiesz, to dokładnie o co chodziło Janowi Pawłowi II. Bez trwałych i solidnych więzi wychowanie jest niemożliwe. Obecnie możemy zauważyć kryzys poważnych relacji, zaznacza ksiądz dr Jan Uchwat. Mamy przykład Facebooka, czy Twittera, czy innych mediów społecznościowych, które kradną wręcz, zabierają prawdziwe relacje osobiste, międzyludzkie, bezpośrednie, zastępując je wirtualnymi, które są nieprawdziwe, które są tylko substytutem. Stąd też inicjatywa zorganizowania Tygodnia Wychowania w polskim Kościele Katolickim. To wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci oraz forma zwrócenia uwagi na pilną potrzebę wychowania jako pomocy w szukaniu prawdy. Materiały dla nauczycieli, katechetów i rodziców znajdziemy na stronie tydzienwychowania.pl. To wszystkie wiadomości w głównym wydaniu Informacji Dnia. Zapraszam ponownie o 21.20 po Apelu Jasnogórskim. Do zobaczenia. Cześć Boże, Maja Kochlik, zapraszam na prognozę pogody. Noc w naszym kraju najchłodniejsza będzie przy wschodniej granicy 13-14 stopni. Cieplej na zachodzie, tam do 16. Jutro rano zanikające lokalne mgły na południu i w środkowych regionach. W ciągu dnia bardzo ciepło. Słońce za chmurami tylko na północnym wschodzie i gdzieniegdzie na zachodzie. Natomiast na pozostałym obszarze bezchmurne niebo. Termometry wskażą od 19 kresek w Gdańsku, 25-26 w centrum, do 28 stopni w zachodnich regionach. Będzie wiał słaby wiatr ze zmiennych kierunków. Ciśnienie pójdzie w górę i wyniesie 1027 hektopaskali. Przed nami prognoza na kolejne dni. Zapraszam. We wtorek jeszcze cieplej, w całym kraju słonecznie i bezchmurnie. Na termometrach od 25 stopni na północy i wschodzie do nawet 30 kresek na zachodzie. Na południu słaby wiatr powieje ze wschodu i południowego wschodu. Na północy kraju będzie wiał z południa. W środę nadal ciepło i dużo słońca. Miejscami na południu i zachodzie może się zachmurzyć. Termometry wskażą od 25 kresek w Gdańsku do 29 na Śląsku. Na wschodzie kraju powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa. Na zachodzie będzie wiał z zachodnich kierunków.